Chcę was bardzo serdecznie przywitać w imieniu naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Tak mówią, że ten, kto głosi, dopiero się przekonuje o tym, że głosi, jak stoi za kazalnicą. Się muszę oswoić trochę z tym zadaniem. Chcę wam powiedzieć, że to było niesamowicie budujące, to powiedzieliście i Kamil, i Ola, i Monika. Monika, tak swoją drogą nie widziałaś tego i chciałaś się przekonać, jak twój syn patrzony był, kiedy mówiłaś. Ja z nie mniejszą uwagą byłem wpatrzony, tym bardziej, kiedy cytowałeś słowo, które za chwilę będziemy czytać. Bóg jest wielki i On mówi to, co zamierza powiedzieć. To, kiedy On chce powiedzieć, możesz pojechać nad morze, na Mazury, usłyszysz to, co On do ciebie chce powiedzieć, potem będziesz gdzieś w połowie Polski, usłyszysz to samo, a przyjedziesz do swojego zboru i też usłyszysz to samo. I On ciebie będzie szukał tak długo, aż usłyszysz. Amen. Zgadza się? I ja się cieszę, że dzisiaj mogę czytać Słowo Boże, że mogę... Wiecie, nie wiem, jak to się stało, bo nigdy nie przygotowuję, nigdy nie... Właśnie a propos tego, to chciałbym powiedzieć, byliśmy na takim spotkaniu konferencji mężczyzn nie tak dawno, w lutym. Pełno ludzi było, nie wiem nawet, ile tam było ludzi mniej więcej, ale tłum ludzi, sami faceci. Nic, tylko wrzucić piłkę do nogi i grać. Wiecie, kiedyś taki mężczyzna, podszedł do mnie i mówi, cześć Janusz, to ty nigdy nie mówisz z kartki. Ja wpatrzony w niego nie wiedziałem, o co chodzi, jak to ugryźć, a gdzieś tam w internecie znalazł z Poznania. Pozdrawiam, jeżeli oglądasz. Słuchajcie, dopiero to zrozumiałem, ale przyszedł na mnie sposób. Musiałem przygotować dzisiaj coś. Więc nie umiem się z tym oswoić, że moje kazanie jest na kazalnicy i ja za chwilę go będę mówił. Nigdy tak nie było. Zawsze mówiłem, a potem sobie myślałem, teraz by to można było zapisać. Dobrze jest i tak, i tak. Słowo Boże jest mocne, jest żywe, skuteczne, jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Amen. I chcielibyśmy czytać Słowo Boże. Otwórzcie, jeżeli macie swoje Biblię, list do Efezjan, list Pawła do Efezjan, 6 rozdział, to jest ostatni rozdział, 6 rozdział od 10 wiersza będziemy czytać. Cieszę się, że mogę dzielić się tym słowem, bo wiecie, może tak jak ja, ktoś z was na tym miejscu dzisiaj nigdy nie zwrócił uwagi w taki właśnie sposób, a Duch Święty odkrywa nam Słowo Boże. Ja się zastanawiam, tyle lat minęło, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, ale z każdym dniem, kiedy przychodzimy do Niego, On odkrywa na nowo swoje objawienie. Na nowo odkrywa to, co już było. Na nowo odkrywa, aby obudzić nas. A jeżeli coś zapominamy, przychodzi Duch Święty, aby przypominać. Tak Pan Jezus powiedział. Amen. I czytamy tak, od 10 wiersza, list do Efezjan. Ja będę czytał może z tego nowego przekładu. Pilnujcie, patrzcie, jaki tam macie przekład, czy jest tak samo. W końcu umacniajcie się w Panu, w tym brytyjskim naszym jest w końcu bracia moi, bracia i siostry. Umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi pokusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie całą pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę, w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkich świętych. Do tego miejsca, może do 18 wersetu. Powinniśmy czytać do końca, ale chciałbym zatrzymać się. Wiecie, w którymś momencie, kiedy czytałem to słowo, zwróciłem uwagę, że bardzo często kończymy na wersecie 17, ale potrzeba jest zrozumieć więcej, coś więcej, o jeden krok dalej, żebyśmy zobaczyli, po co wkładamy zbroję Bożą. Ponieważ zbroja Boża nie jest tylko na pokaz. Żołnierze, kiedy byli ubrani w zbroję, kiedy byli ubrani, teraz w mundur się mówi, ale w zbroję Bożą, która chroniła ich w ataku, która chroniła ich w walce, to oni nie po to tylko, żeby błyszczało, żeby to wypolerować, żeby stanąć, żeby pokazać.
ale przede wszystkim do tego, aby obronić się przed wrogiem, przed przeciwnikiem, ale też i atakować i zdobywać. I apostoł Paweł, kiedy pisał ten list, był w więzieniu, był w areszcie domowym w Rzymie. Pisał do Efezjan ten list i on był pilnowany przez żołnierza, jednego właśnie z takich żołnierzy. I prawdopodobnie, przyglądając się żołnierzowi, pisał ten list, aby przywdziać całą zbroję Bożą. Ale na samym początku tutaj pisze, po co to wszystko jest. Kiedy pisze cały list, pisze o rodzinach, o małżeństwach, pisze o życiu duchowym, na końcu mówi, w końcu bracia i siostry, umacniajcie się w Panu i w czym? W potężnej Jego sile. Amen? Halleluja. Ale po co to jest wszystko? Włóżcie na siebie pełną zbroję, byście sobie mogli radzić z podstępami diabła. I lubię to tłumaczenie, które teraz czytałem, dlatego że w naszym brytyjskim tłumaczeniu jest napisane, abyśmy się mogli ostać. Zakończone jest, aby dokonawszy wszystkiego, abyśmy się mogli ostać. Czasami tak w naszych modlitwach, czasami w naszym życiu wydaje nam się, że to jest wszystko po to, żebyśmy tylko przetrwali. Ale ja wam chcę powiedzieć, że tu jest coś więcej powiedziane. W tym tłumaczeniu jest trochę bliżej. Sprawdziłem jeszcze inne i Biblię Tysiąclecia i jest to też podkreślone. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, władcami, z zarządcami ognistej ciemności. Ale tutaj 13 werset i mówi tak. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i co? I jak wyjść zwycięsko z potyczek. Jak zwyciężyć w tej walce. Amen? Tylko żołnierz nie miał tylko po to w pancerzu, hełmu, nie tylko po to miał zbroję, żeby się obronić, żeby się ostać, żeby go po prostu nie zabili, ale miał też oręż walki, który miał atakować, który miał wykorzystywać jego autorytet, zdolności, siłę do tego, żeby zwyciężać. Kiedy dowódca nadał kierunek, że trzeba iść i walczyć i zwyciężać, to żołnierz dokładnie wiedział, o co chodzi. I to była ta część, druga część, którą miał osiągnąć. I apostoł Paweł, kiedy opisuje żołnierza, to on opisuje, że on ma władzę, autorytet, ma wszelki sprzęt do tego, żeby się ostać, żeby wykorzystać to polecenie, które dowódca mu polecił. Czyli jeżeli dowódca polecił, aby pilnował tej ulicy, zaprowadził porządek w tej ulicy, to dał mu prawa, temu żołnierzowi, oni mieli prawa, żołnierze, i mieli autorytet, aby dokładnie zrobić to, co mieli zrobić. I tak do przykładu wam chcę powiedzieć, że podczas okupacji rzymskiej żołnierze rzymscy mieli prawo w każdym kraju, gdzie tylko było Imperium Rzymskie, gdzie była ziemia pod ich panowaniem. Mieli prawo na przykład, że żołnierz mógł zmusić każdego, powiedzieć każdemu obywatelowi w tym kraju, niezależnie kim on był, słuchajcie, niezależnie kim on był, mógł mu powiedzieć, weź mój bagaż i poniesiesz go jedną milę. Zgadza się? Takie miał prawo. I to nieważne, że to był były prezes jakiegoś tam zarządu w tym kraju. On był obywatelem rzymskim, miał zbroję, miał autorytet i dano władzę przez swoich zwierzchników, że mógł powiedzieć, teraz poniesiesz mój bagaż. I wiecie, jak to wygląda? Człowiek, który był zawsze ważny, a musiał wziąć to, co zwykły żołnierz kazał mu nieść i musiał iść z nim jedną milę. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus powiedział, że ci każe tak zrobić, idź z nim dwie. To jest inny temat, nie będziemy dzisiaj tego rozwijać. Ale mieli autorytet, żołnierz miał autorytet, miał władzę daną przez autorytet, przez swojego zwierzchnika, aby panował, aby zaprowadzał porządek, aby był, jeżeli miał odpowiedzialny był za ulicę, jeżeli był odpowiedzialny za rejon, jeżeli był odpowiedzialny za region, za ludzi, to on miał do tego autorytet, miał prawo, aby sprawować władzę. Amen. I ten żołnierz miał też zbroję, miał też narzędzia do tego, gdyby się pojawiło jakieś zamieszki, gdyby się pojawiło coś, co się mu sprzeciwia, miał prawo wykorzystać wszystko, aby zaprowadzić to, co było zaplanowane przez jego dowódcę. I apostoł Paweł właśnie z tą myślą opisuje żołnierza. Opisuje, jak wygląda jego zbroja. Wiecie, to się pięknie składa. Na pewno słyszeliście już dziesiątki kazań na ten temat. Co znaczy hełm, co znaczy przyłbica, co znaczy tarcza. Zresztą jest to wyraźnie napisane. Ale jak to wykorzystywać? Nie będę na ten temat mówił. Chciałbym się skupić bardziej na tym, że
żołnierz, właśnie ten żołnierz, który był wyposażony w całą tę zbroję, pełną, apostoł Paweł pisze pełną, aby nie zapominać ani o jednej rzeczy, aby tę zbroję wykorzystać w walce. Aby się ostać i aby zwyciężać. I właśnie o tym chciałbym powiedzieć. Wiecie, żyjemy na świecie duchowym. To, że my widzimy, że jesteśmy tutaj w ciele, dotykamy, że smakujemy, że chodzimy po tej ziemi, to jest nasze ciało. To jest nasze ciało, ale jest rzeczywisty, całkiem rzeczywisty i zupełnie, kiedy musimy to zrozumieć, że jest świat duchowy. Amen? Słowo Boże wyraźnie o tym mówi, że walczymy, tutaj jest też ten werset napisany, nie walczymy z krwią i ciałem. Tak jak Monika powiedziała, że przyszło jakiś atak. Ale ja się cieszę i dziękuję Bogu, że byli ludzie, którzy byli w pełni zbroi i wiedzieli, do czego ona służy. Atak odpierali nie z ludźmi, nie przeciwko tych, których powinni kochać. Wiecie, ja też mam pewne obszary w moim życiu, kiedy przychodzą różne problemy i różne zaniedbania, ale wiem, z kim mam walczyć. Wiem, z kim mam walczyć, nie z tymi osobami, które kocham. One powinny mnie jeszcze bardziej kochać, jeszcze bardziej modlić się o nich, ale walczyć przeciwko mocom ciemności, które stoją za nimi. I właśnie o tym chcę krótko powiedzieć. Jest świat duchowy i każdy człowiek na tej ziemi, każde stworzenie na tej ziemi podlega jakiejś władzy, jakiemuś duchowi albo jakimś duchom. My wierzący ludzie, ludzie, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, też podlegamy Duchowi Świętemu. Amen. Dlatego, że kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, powiem to jaśniej, kiedy pokutowałeś i prosiłeś Pana o przebaczenie i powiedziałeś: Panie, teraz zamieszkaj w moim życiu i chcę żyć według Twojego słowa, chcę żyć według Twojej woli, to w tym momencie poddałeś się pod panowanie Ducha Świętego. Słowo Boże to mówi wyraźnie, że kiedyś żyliśmy według modły tego świata, ale teraz jesteśmy przeniesieni do innego królestwa. Z mocy ciemności do królestwa światłości. Amen. W Jezusie Chrystusie stało się to w jednym momencie. Tak potężny jest nasz Pan. To jest największy cud. Tego nie umiem zrozumieć, dlatego nie próbuję tego główkować. Ja przyjmuję to wiarą i wiem, że tak jak byłem grzeszny, tak w jednym momencie stałem się Jego światłością. Amen. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo. I wiecie, w tym momencie, kiedy poddajesz się Jezusowi Chrystusowi, Bogu, jesteś pod kierownictwem Ducha Świętego. On ma na Ciebie wpływ. On Ci przypomina, On Ciebie zachęca, On Ci daje radość. Przychodzi z pocieszeniem. Amen. Przypomina Ci słowo, które potrzebujesz na dany moment. Przychodzi Duch Święty i kieruje. Ale świat, który żyje w grzechu, ludzie, którzy żyją w grzechu, są pod panowaniem ciemności. I to są moce ciemności. I ktoś sobie myśli, jestem neutralny. Nie, Pan Jezus powiedział, nie ma takiego miejsca neutralnego. Jest albo Książę Ciemności, albo jest Bóg. Pan Jezus powiedział wyraźnie, nie możesz dwóm Panom służyć. Albo jednemu będziesz służyć, a drugiego nienawidzić. Nie ma odwrotności. Nie ma także ani temu, ani temu. Wiecie, nawet ateiści, nawet ludzie, którzy twierdzą, że w nic nie wierzą, nawet ci ludzie wiedzą, że ten świat musi mieć jakiegoś stwórcę. Że to jest potężny stwórca. Często mają problem z tym, kiedy patrzą na ludzi wierzących, że to im nie pasuje. Ale to my musimy zmienić. Amen. I kiedy żeśmy sobie powiedzieli, że jest świat duchowy i jest świat ten, który widzimy naszymi oczami, wtedy pomoże nam to zrozumieć, jak ważne jest to, co za chwilę chcę powiedzieć. Moc modlitwy. Moc modlitwy. Chciałbym powiedzieć wyraźnie, że celem zakładania całej zbroi Bożej jest modlitwa. Bo gdzie się masz sprzeciwić mocą ciemności, gdzie masz walczyć z nimi, jeśli nie w modlitwie? W naszym życiu tak bardzo ważna jest modlitwa. Zaraz do tego dojdziemy i nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem, dlaczego Bóg tak stworzył, ale jest cudowny. Ja Go kocham za to. Ja wielbię Go, że tak właśnie stworzył. Żeby ludzie, którzy Go znają, żeby się modlili, żeby rozmawiali z Nim, żeby ogłaszali i sprawowali władzę. Amen. Chrześcijanie powinni odkryć, że w Jezusie Chrystusie mamy sprawować władzę. Że mamy, tak jak tutaj jest napisane, apostoł Paweł dobrze wiedział, o czym pisze. I on powiedział, walczymy nie z krwią i z ciałem, nie walczymy z bratem ani ze siostrą. Nie walczymy z nikim, kto jest twoim przyjacielem, albo powinien nim być. Albo twoim znajomym, albo sąsiadem. Ale walczysz z mocami ciemności, które nim panują. Amen? Walczysz z tym, co go zniewala, co czyni go nieszczęśliwym.
I kiedy w modlitwie zrozumiemy, że w modlitwie możemy przychodzić i możemy, tak jak żołnierz, miał autorytet, aby odcinać, aby zaprowadzić porządek na danej ulicy, aby tak w modlitwie właśnie postępować. Aby w modlitwie zwracać się, odcinać i aby robić porządek z wszelkimi mocami ciemności, które usiedlają naszych bliskich, nasze rodziny. Ja się zastanawiałem, wiele razy pytanie Bogu zadałem, dlaczego nie chcą przyjąć Jezusa Chrystusa, kiedy mówię świadectwo o Jezusie. Często dlatego, że moce ciemności mają wielki wpływ na ich życie. Moc Ewangelii działa, Słowa Boże mają niesamowity wpływ na ich życie, ale czasami musisz w modlitwie odciąć go od tego wpływu. Amen. I chcę was zachęcić dzisiaj właśnie, że tutaj apostoł Paweł mówi o tym, abyśmy dlatego wzięli całą zbroję, abyśmy to mogli robić. Kiedy modlimy się o bliskich, kiedy modlimy się o jedni o drugich, abyśmy mogli wiedzieć, z kim walczymy, że nie walczymy przeciwko bratu ani siostrze. Absolutnie. Nikt w całej Biblii nie znajdziemy, że tak trzeba robić. Nie wolno tak robić. Dlatego walczymy przeciwko mocom ciemności, kochając naszych bliźnich, kochając nasze rodziny, kochając jeszcze z większą miłością. Halleluja. I tutaj jest napisane, dlatego przywdziejcie całą zbroję Bożą. I chciałbym powiedzieć takie bardzo odważne zdanie. Ja to zapisałem, gdzieś tam to może znajdziecie. Żeby Bóg mógł zrealizować swoje pragnienia, trzeba przywrócić w Kościele zapomnianą modlitwę, moc modlitwy. Amen? Bóg chce na tej ziemi zrealizować swoje marzenia i plany, ale On dał ludziom autorytet, władzę i On powiedział, zaprowadzisz na tym miejscu porządek. Staniesz w autorytecie, masz pełną zbroję, masz wszystko, co jest potrzebne i masz mój autorytet, masz moje prawo do tego, aby nadawać porządek, aby ogłaszać i aby podporządkować wszystkie moce inne, które są nie od Boga. Tak jak żołnierz rzymski. Tak jak żołnierz rzymski w swojej autorytecie mógł zrobić tak, a tak. Oni wiedzieli, co mogą robić. Oni dobrze znali swoje prawa. Oni byli obywatelami. To jest dobre, to jest wspaniałe. Chcę wam powiedzieć o tym, że obywatel to jest coś niesamowitego. Niektórzy z młodych ludzi często kiedyś się wpajało mocno, żeby cenić to, że jesteśmy obywatelami naszego kraju. To jest ważne, to jest bardzo ważne i to jest dobrze. Ja wam chcę powiedzieć, że Słowo Boże mówi, że już nie jesteśmy przechodniami ani obcymi, ale jesteśmy domownikami Boga. Amen? Jest to napisane, ja to mam gdzieś zapisane, mogę wam to powiedzieć. Obywatelami nieba. Jesteśmy obywatelami nieba. Tak samo Pan Jezus, kiedy mówił, trwajcie we mnie, a ja w was. On powiedział dokładnie, kiedybyśmy przeczytali w oryginale, tam jest napisane, że bądźcie na stałe zameldowani u mnie. Zamieszkajcie u mnie na stałe. Bądźcie na stałe zameldowani. Jesteście obywatelami nieba. Tak tam jest dokładnie powiedziane. A obywatel to znaczy, że nie jesteś kimś, kto musi na ulicy i pytać i żebrać, ale jesteś kimś, kto ma dowód osobisty i możesz podejść do urzędu i pierwsze pytanie, które padnie, to proszę pokazać dowód tożsamości. I kiedy jesteś obywatelem tego kraju, to masz prawo domagać się o swoje prawa. Amen? I tak samo Bóg chce nas zachęcić, abyśmy byli jako obywatele Boga, abyśmy, to jest drugi krok, abyśmy przychodzili do Boga odważnie, abyśmy przychodzili jako Jego dzieci, jako ci, których On zna, jako ci, którym On dał prawo przyjść. Słowo Boże mówi, że przychodząc do Niego, stańcie w ufnej odwadze, list do Hebrajczyków, mając wielkiego arcykapłana, przyjdźcie z ufną odwagą. Następny krok, kiedy przychodzimy w modlitwie, wiecie, cały czas tu chodzi o modlitwę. Apostoł Paweł, i to jest w 18 wersecie pisze, w każdej modlitwie, kiedy kończy o zbroi Bożej, on mówi, po co ta zbroja Boża? Mówi po to, aby w każdej modlitwie i w każdej prośbie, czytajmy to dalej, w każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę, w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i stawiajcie się za wszystkich świętych. Apostoł Paweł mówi, że kiedy już całą zbroję macie założoną, ona jest właśnie po to, aby stawić się, aby stanąć w Bożym autorytecie, śmiało i odważnie. Słowo Boże nas zachęca do tego. Wiecie, przeciwnik zawsze będzie ci mówił, że nie jesteś godny.
Że zawsze ci będzie przychodził i mówił, a ty taki i taki i taki. Ja mam sposób na to. Ja wam chcę zdradzić ten sposób. Kiedy przeciwnik przychodzi i nie wiem, czemu się mu nie znudzi. On każdy dzień przychodzi, a nawet w nocy. Przychodzi i mówi ci, jesteś taki, to zaniedbałeś, tu popatrz się na twoją przeszłość. A gdybyś wtedy, to by było tak, a gdy teraz jest tak. I rozumiesz, będzie ci przychodził i wypominał, co zrobiłeś złego. Zawsze, zawsze. Bo on jest oskarżycielem. I kiedy on przychodzi, kiedy już jest tak natrętny, że czasami mam taką głowę wielką i nie wiem już, jak z tym walczyć i czasami miał ochotę wziąć tak coś tu wyłączyć, żeby tego nie słyszeć, ale nie da się. To wiecie, co ja robię? Siądę i tak mówię, przeciwniku, zupełnie masz rację. Wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Ale w Jezusie Chrystusie nie ma niczego. Dlatego, że wyznałem to i to już jest wszystko zamazane. On przebaczył moją całą przeszłość. On przebaczył i pozwolił mi iść na nowo. Amen? Halleluja. On wie, co ty zrobiłeś, chociaż ty już tego nie pamiętasz. I on ci to będzie przypominał, żeby cię tylko pognębić, żebyś tylko zaczął się tym interesować, żebyś skupił uwagę swoją na swojej przeszłości albo na czymkolwiek, a nie na modlitwie, na Bogu. A nie na tym, co on chce, abyś osiągnął. Taki jest przeciwnik. I on przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i wytracać. Ale Jezus Chrystus powiedział, ja przyszedłem, aby moje życie, moje owce miały życie. I jakie życie? Obfite. Halleluja. I właśnie w modlitwie, kiedy przychodzimy, przychodzimy odważnie. Dlatego, że Bóg mówi, że mamy arcykapłana. Mamy kogoś, kto odkupił nasze życie. Kto uczynił nas synami, córkami Jego. Kto przez dzięki świętej krwi Jezusa. Wiecie, gdyby to była moja zasługa, to ja bym tutaj nie stanął w ogóle. Bo nie mam takich. Ale wiem, że ktoś, kto mnie bardzo kocha, wziął moje życie i powiedział, Janusz, daj mi swoje życie, a ja ci dam swoje. I teraz masz moje życie, masz moje imię, moje życie. I teraz stań przed Ojcem tak, jakbym ja stanął przed Ojcem. Wiecie, że ja mogę przyjść przed samy tron Boga? Tam jest napisane, przystąpcie tedy z ufną odwagą przed, co? Tron Boga Ojca. Amen? Dlatego Bóg zachęca nas. Bóg nas zachęca, przyjdźcie z ufną odwagą. Kiedy Jego dzieci, Jego synowie i córki przychodzą w modlitwie, chcieliby wyprostować nasze głowy i powiedzieć, Ojcze, dziękuję Ci, że mogę przyjść teraz przed sam tron. Przed sam tron. Chcieliby wyobrazić sobie przez chwilę, jak daleko stoisz od Boga. Kiedy przychodzisz w modlitwie, czy wydaje ci się, że zbliżasz się małymi kroczkami, może kiedy zacznę wyznawać, może kiedy się trochę opamiętam, może kiedy trochę się ocknę, będę troszeczkę bliżej. Już w przedsionkach, już tam jest tak fajnie. Słuchajcie, przychodźcie przed Boży tron. Tak mówi Boże Słowo. Ufnie i odważnie. Z ufnością i odwagą. Chcę wam powiedzieć coś więcej. Bóg chce bardziej dać ci to, o co go chcesz prosić, niż ty chcesz się o to modlić. On o wiele, wiele bardziej chce już obdarować twoje życie, zanim ty jeszcze otworzysz usta. Ale On chce, żebyś przyszedł do Niego. Jego celem jest, aby być blisko ciebie. Jego celem jest, żeby być blisko ciebie w modlitwie. Żebyśmy mogli przychodzić nie jako najemnicy, albo jako jacyś tam ludzie z ulicy, ale obywatele, moje dzieci, moi synowie i moje córki. Kiedy tylko Kościół zrozumie, zacznie modlić się modlitwą, której przeciwnik nigdy już nie zatrzyma. Zacznie się modlić modlitwą, jakiej przeciwnik nie da rady nic zrobić w twoim życiu, ani w twojej rodzinie. Dlatego, że będziemy wiedzieć, z kim walczyć, a gdzie możemy się wstawiać. Przychodzisz przed tron Boga i stoisz sam na sam. Stoisz, Jezus Chrystus stawia się za tobą. On jest za tobą. Wszyscy w niebie oczekują na twoje stawienie się przed Bogiem. Amen? Tak Słowo Boże mówi, przyjdź z ufną odwagą, z śmiałością, z odwagą, z ufnością. Nie jako ktoś obcy, jako ktoś, kto nie umie się wylegitymować, ale masz Ducha Świętego, masz Jego obecność. Święta krew Jezusa oczyściła ciebie, a Jezus Chrystus dał ci swoje życie, jeśli tylko wyznałeś przed Nim swoje grzechy i przyjąłeś Go do swojego życia. Amen? Halleluja. Ja za każdym razem, kiedy tylko otwieram usta, ja dziękuję Bogu za to, że właśnie mogę tak przychodzić. Mogę tak przychodzić, niezależnie od okoliczności. Tutaj jest napisane, niezależnie o której porze. O której porze.
każdy dzień, każdą noc, w każdej chwili. I też jeszcze psalmista mówi inaczej, niezależnie od okoliczności. Okoliczności nie mają żadnego znaczenia. Słuchajcie, jeżeli ktoś nawet ci się przytrafi, że coś złego w twoim życiu, może kogoś skrzywdziłeś, może powiedziałeś przykre słowo, może coś się wydarzyło, chciej pokutować z tego i niech to będzie szybki czas, niech Pan Jezus Chrystus dotknie ciebie, niech oczyści swoją świętą krwią i już w tym momencie możesz być przed Bogiem. Już w tym momencie powiedz, nie chcę ani sekundy tracić. Popatrzcie na Dawida, król Dawid. Psalmista, król. Król Dawid, kiedy zgrzeszył, on nie pisze przez 40 rozdziałów, Boże przebacz, bądź mi miłościw, bądź łaskawy. Ale on modli się, pokutuje i wie, że Bóg mu przebaczy. A w następnym wersecie, którymś tam już wersecie mówi, a teraz będę uczył tych, którzy nie wiedzą, jak robić, żeby przychodzić do Boga. To jest niesamowite. Ktoś to tutaj na tym miejscu mówił. To jest niezrozumiałe. Człowiek, który powinien się tarzać w popiele przez kilka lat za to, co zrobił, on po modlitwie pokutnej staje i mówi, a teraz będę uczył innych, jak żyć. Czyli gdyby tego nie było napisane, to ja bym tu nie stał. Ale wiem, że Jezusa Chrystusa krew tak doskonale oczyszcza, że może oczyścić każdego, nawet takiego jak ja, że może stać i czytać Słowo Boże, święte Jego Słowo. Tak właśnie jest ofiara Jezusa Chrystusa. Tak doskonale oczyszcza twoje życie. Tak doskonale potrafi obmyć z każdego grzechu i uwolnić ciebie. Halleluja. I w tym momencie możesz stanąć śmiało i odważnie przed Bogiem. I chcę was zachęcić, abyście to robili. I tak jak tutaj czytamy, w każdej modlitwie, gdy zanosicie prośbę, módlcie się w duchu, módlcie się w duchu. Często Duch Święty jest w nas. Amen? O, jest. Halleluja. Duch Święty jest w nas. I czasami, kiedy nie wiemy, jak się modlić, Słowo Boże jest pomocne nam w tym, bo mówi tak, kiedy jesteśmy słabi, kiedy nie wiemy, jak się modlić, Duch Święty wspiera nas. Duch Święty w tobie się modli. Dlatego módl się w duchu wtedy. Wtedy się modl w duchu, a Duch Święty wie, jak przynieść prośbę do Boga. Ja się cieszę z tej modlitwy. Wiecie, czasami, a często rano, człowiek się czuje słaby. Nie wiesz, jak się modlić. Nie wiesz, jak zacząć. Zaczynasz od uwielbienia i te słowa się nie kleją. I ja mówię, Duchu Święty, proszę cię, mój przyjacielu, kochany, pomóż mi uwielbić Ojca. Ty tam jesteś non-stop i wiesz, jak to robią w niebie. Pomóż mi teraz, przynieś mi słowa. I zaczynam się modlić, zaczynam się w językach modlić, zaczynam uwielbiać Boga. Za chwilę mi przychodzi słowa, które mogę nimi uwielbiać Boga. Duch Święty zawsze wprowadzi cię w uwielbienie. I chciałbym powiedzieć, żebyśmy to robili. Możesz się modlić w duchu po cichu, możesz się modlić w sercu, nie wypowiadając słów. Kiedy uwielbiasz Boga, Bóg ciebie rozumie, Bóg słyszy nasze myśli, On słyszy nasze serce. Ale jest jedna uwaga. Kiedy modlisz się o swoich bliskich, kiedy modlisz się o swoje życie, o kogokolwiek, albo walczysz, wypowiadaj to na głos. Dlatego, że szatan nie słyszy naszych myśli. A on to musi usłyszeć. Amen. Przeciwnik, który tutaj jest opisany, mocy ciemności, przeciwnik, on nie słyszy twoich myśli. Bóg je rozumie. Ale kiedy chcesz się rozprawić, kiedy walczysz o swoją rodzinę, kiedy walczysz o swoich bliskich, wypowiadaj to na głos. To nie musi być krzyczane, to może być cichy głos, ale na głos. Dlatego, że przeciwnik musi to usłyszeć, że ty walczysz przeciwko mocom ciemności. Amen? Wiecie, kiedy nauczyłem się tak modlić, to zrozumiałem tak bardzo wiele, że to działa. Apostoł Paweł mówił prawdę, chcę wam powiedzieć. Apostoł Paweł wiedział, co pisze. I on, kiedy się modlił, mówił to na głos. Modlę się o was, aby radość wasza była zupełna. Mówi to na głos. Dlatego, że przeciwnik wie, że w tym momencie Boża radość wpływa do dzieci Bożych. Pan Jezus też nas uczył tego. Zwróciliście uwagę w modlitwie pańskiej, kiedy mówi pierwsze zdanie? Wy, gdy się modlicie, to co? Pomyślcie sobie. Mówcie. Mówcie. Ojcze nasz, to jest ten pierwszy krok, któryśmy powiedzieli. Jesteś synem, córką, jesteś obywatelem. Ojcze, to znaczy twoja tożsamość. To wiesz, że nie jesteś byle kim tam gdzieś na ulicy, ale jesteś dzieckiem Bożym. Ojcze, przychodzisz jak do Ojca. Przychodzisz odważnie przed tron Boży, który jesteś w niebie. Uwielbienie, chwała. Cudowny, potężny Bóg, który jesteś w niebie,
który jesteś wysoko, jesteś ponad wszystkim i nie ma nic, co by było ponad Tobą. Wszystko jest poddane pod stopy Twoje, który jesteś w niebie. Alleluja. Amen. Bądź wola Twoja, przyjdź Twoje królestwo. Wtedy już ogłaszamy. Zobaczcie, w następnym słowie już ogłaszamy. Bądź Twoja wola. Ogłaszasz Bożą wolę i czynisz tą wolę, bo rozumiesz i wiesz, co to jest. To jest po uwielbieniu, jest czynienie Bożej woli i ogłaszanie Królestwa Bożego. Kiedy jest moc ciemności, kiedy grzech panuje, Ty ogłaszasz, modlisz się o ludzi i ogłaszasz Boże Królestwo. Ogłaszasz Jego porządek. To jest żołnierz, który zaprowadza porządek, który walczy nie z ludźmi, ale z mocami ciemności, aby tych ludzi pozyskać do Królestwa Bożego. Amen? Halleluja. I tego Pan Jezus nas uczył i mówi, mówcie. Kiedy się modlicie, mówcie. Dlatego, że wypowiadanie słów dopiero wtedy zaczyna działać. Duch Święty wtedy działa. Amen? Ja już to kiedyś mówiłem, ale zastanawialiście się, dlaczego Pan Bóg, kiedy stworzył niebo i ziemię, dlaczego Pan Bóg nie pomyślał sobie, niech stanie się ziemia, niech oddzieli się ląd od morza, Mógł pomyśleć tylko, przecież on jest wszechmogący. Ale Pan Bóg wypowiedział słowa. Dlatego, że wypowiedziane słowa, one dają moc. Tak Pan Bóg stworzył. Nie będę tego dyskutował ani komentował. I też powiedział, wy kiedy się modlicie, mówcie. Wypowiadajcie słowa, a na wasze słowa Duch Święty przyjdzie i zacznie działać. Dlatego, kiedy się modlisz, cała ta myśl dzisiaj, którą chciałbym ci powiedzieć, odnośnie walki duchowej, odnośnie modlitwy, odnośnie tego, żeby być gotowy i przygotowany i mieć autorytet, a masz go, jest po to, aby kiedy się modlimy, abyśmy wypowiadali słowa, które Bóg chce usłyszeć, wysłuchać i On zgodnie z tymi słowami chce postępować. Dlatego one muszą być zgodne z wolą Bożą. Bądź Twoja wola. A my chcemy woli Bożej. Amen? Chcemy być posłuszni woli Bożej. Chcemy być, rozumieć, jaka jest wola Boża. I dlatego tak ważna jest modlitwa. Chcę, abyśmy na nowo odkryli moc modlitwy. Apostołowie o tym wiedzieli dobrze. Apostołowie doskonale wiedzieli, jaka jest moc modlitwy, jaka jest mocne wypowiadanie słów, że to nie jest tylko przyjść i pomodlić się i do widzenia. Ale kiedy Kościół, kiedy my jako wszyscy razem odkryjemy moc modlitwy, to przeciwnik nie będzie miał co robić za bardzo w tym mieście. Amen? Amen? Kamil powiedział coś bardzo tutaj ciekawego. Chciałbym do tego się zwrócić przez chwilę. Wiecie, jest mało czasu, ale modlitwa to jest to, co może zmienić Bożą mocą ten świat. Zawsze, kiedy pojawiła się modlitwa, kiedy ludzie się zaczęli opamiętywać, kiedy Duch Święty obudził modlitwę, wtedy zaczęły się dziać rzeczy. Kamil powiedział bardzo ciekawą rzecz, że kiedy modlił się o pewne rzeczy od kilku lat, kilku ładnych lat, nie policzyłem, ile to lat, ale to jakby się nigdy nic nie działo. Jakby się nic nie działo. Ja chcę ci powiedzieć, Kamil, że już wtedy Bóg ciebie wysłuchał pierwszego dnia, kiedy otworzyłeś usta. Ale to był czas, kiedy coś musiało się wydarzyć. Ale jest coś w modlitwie niesamowitego, kiedy jest dwóch albo trzech. Ja dokładnie sprawdziłem to miejsce, co to znaczy. Muzycy, obudźcie się teraz w tym momencie. Kiedy dwóch albo trzech, kiedy Kamil powiedział, że na grupce zaczęli się modlić o tę samą rzecz, zupełnie przyszło uwolnienie. Przyszło coś niesamowitego. I chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus powiedział takie słowa, że gdzie dwóch albo trzech uzgodni swoje prośby, to się stanie. Amen? Pamiętacie takie słowo? Mogę go odszukać. I chcę wam powiedzieć, że sprawdziłem, w swoim czasie sprawdziłem dokładnie, co tam znaczy, bo wiecie, różnie można to interpretować, ale tam w oryginale dokładnie jest napisane tak. Kiedy dwóch albo trzech w symfonii, dokładnie to słowo znaczy symfonia. Muzycy dobrze wiedzą, co to jest. Symfonia to jest coś niesamowitego. Nie umiem tego określić wyraźnie. Jak to usłyszysz, to będziesz wiedział, o co chodzi. Ale nie umiem tego określić. Na pewno nauczyciel muzyki mógłby to opowiedzieć. Ale wiecie, wiele głosów, które pięknie grają w jednym kierunku, które jest prowadzone przez dyrygenta, jest to napisane, jest to pięknie odtworzone, to jest symfonia. I Bóg właśnie powiedział, że kiedy dwóch albo trzech w modlitwie zgodzi się, to ja to uczynię. Odważny jest Bóg.
Halleluja. Ale chcę wam powiedzieć, że do młodych ludzi to jest najlepsze rozwiązanie, kiedy przychodzicie, bo młodzi ludzie nie mają żadnych ograniczeń, ani takich jakichś barierek, żeby sobie pomyśleli, że a ciekawe, czy to jest wolą Bożą. Młodzi ludzie o tym jeszcze nie myślą. I dobrze. Szukajcie, jaka jest wola Boża i módlcie się. Ja wam chcę powiedzieć taki krótki przykład. Nie myślałem tego mówić, ale lata temu, kiedy z dwójka w trójka, może braci, modliliśmy się jako właśnie młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie. Modliliśmy się i nie wiedzieliśmy tak dokładnie, o co się modlimy, ale to było myśl o przebudzenie, o tym, żeby nasi koledzy, nasi bliscy, żeby mogli poznać Pana, żeby była chwała i uwielbienie. Dokładnie, gdybym ja mógł określić ten czas, to myśmy tak naprawdę nie wiedzieli, o co się modlimy. Ale żeśmy się modlili. Poświęcaliśmy czas na modlitwę, na nocne modlitwy. Poświęcaliśmy czas na post. Modliliśmy się. I czasami byliśmy zmęczeni w tej modlitwie, ale modliliśmy się. Słuchajcie, szukaliśmy Bożej obecności. Szukaliśmy i wołaliśmy, Panie, ześlij przebudzenie. Gdyby ktoś rozsądny między nas przyszedł wtedy i powiedział, chłopaki, o co wam właściwie chodzi? Ale myśmy się nad tym nie zastanawiali. Myśmy wołali, Panie, i to pragnienie gdzieś tam w sercach było coraz większe. Wiecie, wtedy nie było internetu, ani nie szło sprawdzić, jakie się tam rzeczy działy. Ja przeczytałem wszystkie książki o przebudzeniach, o różnych wylaniach Ducha Świętego. Podobało się mi to, chciałem coś, ale to wydawało mi się odległe i nie wiedziałem, że to może być. Modliliśmy się. I po kilku latach, kiedy wytrwale modliliśmy się, to zaczęło się coś dziać. Ja dowiedziałem się, że gdzieś na drugim końcu miasta jakiś człowiek jest, który też od kilku lat modli się o to, że chciałby, aby Bóg zaczął działać w jego okolicy. Potem dowiedziałem się, że znowu gdzieś tam indziej ktoś tam mówi świadectwo i mówi, wiecie, od kilku lat modlę się o to, aby Duch Święty zaczął działać wśród naszych bliskich, wśród naszych rodzin. I ja to zacząłem łączyć w całość i zobaczyłem, że Duch Święty pobudza ludzi do tego, aby się modlić. Właśnie, aby się modlić. Niepołączonych razem, tak jak grupki domowe, każda w innym miejscu, ale wszyscy to samo pragnienie, aby zbliżać się do Boga, aby poznawać siebie i Boga. I słuchajcie, po jakimś czasie, może to 4-5 lat później było, nie wiem, nie policzyłem, nie sprawdzałem tego, zaczęliśmy się spotykać. Jakimś dziwnym trafem mówi, a wiesz co, to przyjdź, będziemy się modlić razem. No to znalazło się nas 5-6, symfonia. Uzgodniliśmy, że szukamy Pana i chcemy Jego obecności. Chcemy, aby przyszło przebudzenie. Dalej nie wiedząc, o co chodzi. I słuchajcie, za jakiś czas było 10 ludzi. Nikt tego nie zwracał na to uwagi. Myśmy dalej szukali Pana. Dalej żeśmy się modlili taką samą gorliwością, jak przed 4 czy 5 laty. Modliliśmy się, Panie, my chcemy Ciebie. Jeżeli jest coś więcej, my to chcemy. I modliliśmy się. Aż pewnego razu zaczął przychodzić 20, 30, 40. Ktoś wpadł na pomysł, trzeba wynająć salę, bo to się nie pomieścimy w jednym miejscu. Przyszło 80, 90 i nikt nie zwracał na tym uwagi. Dalej szukaliśmy Pana i modliliśmy się. Duch Święty zaczął wstępować. Pamiętam jedno spotkanie, kiedy stałem na środku z gitarą, były jeszcze instrumenty, było pianino, nie pamiętam co jeszcze. Uwielbiałem Pana i byłem tak pochłonięty Jego szukaniem i obecnością Jego, tego, że chcę więcej, że nie zwracałem uwagi w ogóle, kto tam jest na tej sali. To też jest nierozsądne, ale byłem młody i tak właśnie to odbierałem. I ja kiedy uwielbiałem Boga, kiedy prowadziłem uwielbienie, kiedy żeśmy uwielbiali, gdzieś tam się zamieszanie zrobiło, ktoś tam coś się odsuwa gdzieś tam. Bóg zaczął uwalniać od demonów. Za jakiś czas ktoś tam zaczyna uwielbiać w językach. Słuchajcie, Duch Święty zaczął przychodzić. To jest niesamowite. Pamiętam jedno spotkanie, kiedy szliśmy na modlitwę i było już wtedy wiele ludzi, dużo ludzi. Autobus przyjechał, ciemno, bo to zimą. Wychodziliśmy z tego autobusu i jak latarnie się skończyły, szliśmy po ciemku. To ja rozmawiałem o tym, jak Duch Święty wstępował na nasze ostatnie spotkanie. Zachwycałem się tym, byłem tym pochłonięty. I przez chwilę tylko chciałem się podzielić, jak było fajnie na ostatnim spotkaniu. Kiedy to opowiadałem, okazało się, że jakaś dziewczyna z liceum szła o krok za nami tam gdzieś. Ona tego słuchała i cały czas płakała, Boże, ja też tego chcę. Nikt jej nie słyszał, ona po cichu sobie gdzieś tam płakała, Boże, jeżeli to jest, to ja też tego chcę. I kiedy żeśmy przyszli na miejsce i tylko żeśmy otworzyli usta, ona się zaczęła modlić językami. To się rozpoczyna w modlitwie. Modlitwa w symfonii, kiedy Duch Święty pobudza Ciebie do modlitwy. Ja wam chcę powiedzieć, że od kilku lat pragnienie w moim sercu jest, aby Boże poruszenie było wśród nas. Amen.
i modlimy się o to. Kiedy spotykamy się na modlitwie i słuchamy Bożego głosu, kiedy modlimy się, to pragnienie nie może gasnąć, ale ono jest coraz bardziej zapalone. Bóg stworzył nas, abyśmy szukali Jego oblicza. I wiecie, jeszcze raz to podkreślę, by Bóg mógł zrealizować swoje plany na ziemi. Jest potrzeba, aby Kościół odkrył na nową moc modlitwy. Szatan, przeciwnik, przez jakiś czas udało się mu zakryć to i powiedzieć, pomódźcie się i dobra, i dość, wystarczy. Nie módźcie się za długo, bo to jest nierozsądne. Nie wołajcie do Boga, bo przecież On dobrze zna wasze prośby. Po co w ogóle się wysilacie? Właśnie, że się macie modlić. Mój ulubiony rozdział w Księdze Izajasza, jest ich dużo, ale jeden z ulubionych rozdziałów to jest 43. Gdybyście w domu, bo już jest dużo, mało czasu, dużo żeśmy już zajęli, przeczytajcie sobie. I tam Bóg mówi takie bardzo ciekawe słowa. Słuchajcie, to jest Stary Testament, ale Bóg mówi bardzo ciekawie. Mówi tak. Ja, tylko ja, przez wzgląd na swoje imię, mogę przebaczyć twoje grzechy. Ale potem następne zdanie jest bardzo ciekawe. I mówi tak. Przypomnij mi, co powiedziałem. Bóg mówi. Słuchajcie jeszcze raz uważnie. Przypomnij mi, co powiedziałem. Następne potem dalej wersety mówią, tam gdzie była pustynia, wytryśnie woda. Tam wytrysną źródła. Ale przypomnij mi, co powiedziałem. Ja kiedyś zadałem pytanie, obudziłem się, kiedy to czytałem i mówię, Boże, czy Ty naprawdę zapomniałeś, co powiedziałeś? Czy Ty naprawdę zapomniałeś tak ważne słowo, które powiedziałeś? Nie. Bóg niczego nie zapomniał, ale On chce, abyś Ty Mu to przypomniał. On chce, abyś Ty Mu to przypomniał. Abyś na nowo i na nowo zaczął się modlić i Bogu przypominał w modlitwie, co On powiedział. Amen? Jest tak powiedziane. Bóg chce. Bóg właśnie czeka i On tego chce. I często patrzy na twoje motywacje. On ciebie zachęca. I jesteś w tym miejscu, że ci się nie chce. I On czeka nadal. Posyła Ducha Świętego i zachęć Go. Zachęć Go przez brata, przez siostrę, na grupce domowej. Może nigdy o tym nie myślał, a będzie. Wiecie, ja sobie tak pomyślałem cicho. Wiecie, te osoby, które dzisiaj mówiły świadectwa, niesamowici liderzy. Amen. To już jest tak na przyszłość. Mocni w modlitwie, w pełni zbroi. Wiedzą, z kim walczyć. Bogu dziękować za was. Halleluja. Idźcie w walce i zwyciężajcie. I Bóg chce, abyśmy przypominali w modlitwie to, co On powiedział. Skoro Bóg powiedział i ktoś mówi, że On dał obietnicę i On jej dopełni, to po co modlitwa? Właśnie po to, że Bóg daje obietnicę po to, aby zmobilizować ciebie, żebyś zaczął się modlić. Żebyś zaczęła się modlić, żebyśmy się zaczęli modlić. I właśnie chcę was zachęcić do tego. Tak samo mój ulubiony rozdział, to jest 62, kiedy Bóg mówi tak. Na moich murach postawiłem stróżów. W dzień i w nocy będą czuwać i przypominać mi, abym odbudował Jeruzalem. Wiecie, zwróćmy uwagę, że to Bóg buduje Jeruzalem. To nie my, ale Bóg buduje. On czyni to dzieło. To dzieło, które na ziemi zapoczątkował i chce go dokończyć, On to robi. Ale my mamy Mu w dzień i w nocy przypominać i tam jest jeszcze więcej powiedziane. Co wiecie, co mamy zrobić? Nie dać Mu spokoju. Nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu. Amen. 62 rozdział. Możecie też przeczytać w domu. I chcę was zachęcić do tego, żebyśmy w modlitwie byli zdeterminowani. Kiedy modlimy się, wiedzieć, że Bóg chce więcej, On chce jeszcze bardziej dać ci to, o co ty prosisz, niż ty sobie wyobrażasz, niż ty sobie myślisz. On chce ci to dać bardziej, ale On chce ciebie widzieć w modlitwie, zdeterminowany, w walce. On chce widzieć, że pukasz do tych drzwi, że pukasz. I tutaj ten werset 18, jeszcze raz go przytoczę. Popatrzcie na niego tak. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością. W modlitwie nie wolno przestać. Kiedy o coś walczysz, masz autorytet, masz władzę na tym sprawować, masz zbroję i masz wszystkie narzędzia, żeby to osiągnąć. Nie możesz przestać. Nie możesz powiedzieć, a próbowałem. Kamil by mógł powiedzieć, tyle lat. Trzeba chyba zmienić taktykę albo może przestać. Może Bóg tego nie chce. Zapomnij. Nawet tego nie dopuszczaj do myśli. On chce tego bardziej niż ty. Na modlitwie kiedyś czytaliśmy z Daniela. Kiedy on mówi, Daniel się modli i Bóg mówi do niego przez anioła. Pierwszego dnia, kiedy twoje usta się otwarły, Bóg dał odpowiedź i ja z tą odpowiedzią szedłem. Były trochę przeciwności. Trwało to 21 dni.
ale dotarłem z powodu Twoich słów, słuchajcie, z powodu Twoich słów, z powodu Twojej modlitwy posłałem, całe niebo poruszyłem. Bóg całe niebo poruszy z powodu Twojej modlitwy. Dlatego nie zaniedbujmy modlitwy, ale tym bardziej chcę powiedzieć, może nie zaniedbujmy, ale nauczmy przychodzić przed Boga w modlitwie odważnie i przypominajmy Mu to, co On obiecał. Przypominajmy Mu to, co On obiecał do Twojego życia. Taki mały jeszcze króciutki przykład, kiedy apostoł Paweł, mówiąc o tych słowach, mówiąc o autorytecie, o odwadze, o tym, abyśmy przychodzili w autorytecie, nie przychodzili bez zbroi, ale walczyli z zbroi, w modlitwie, jak on się modli. Popatrzcie tylko na następną kartkę. To jest już list do Filipian, rok później napisany, z tego samego miejsca. Apostoł Paweł mówi tak, trzeci werset. Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam, zawsze, gdy się z radością o was wszystkich modlę. Słuchajcie, to jest modlitwa. Dziękuję mu za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny. Słuchajcie, Rzym od Filipii jest dosyć daleko. Jaki udział, kiedy nie było internetu, kiedy nie było mediów, jaki udział miał zbór właśnie tych u Filipian w Ewangelii, w głoszeniu Ewangelii. Apostoł Paweł głosił Ewangelię w Rzymie. A on w modlitwie dziękuje za współudział w Ewangelii. Słuchajcie, Filipianie niezłą ewangelizację przeprowadzili w Rzymie. Amen? W modlitwach. W modlitwach. I czasami, kiedy tutaj pastor staje, albo prowadzący staje i mówi, módlmy się, błogosławmy, módlmy się o dni skupienia, czyli o cokolwiek innego, czy o chorych, czy módlmy się o jakoś nowy projekt, to jeżeli ci się wydaje, że to jest mało znacząca twoja modlitwa, to jest wielki błąd. Apostoł Paweł mówi, co znaczy modlitwa. Jesteś współudziałem, jesteś wspólnikiem tego projektu w modlitwie. Kiedyś przyjdziesz do nieba i tam będzie na twojej karcie zapisane, jak wiele ewangelizacji przeprowadziłeś. I ty powiesz, Panie, Panie Jezu, ale nie wiem, czy tu się zdarzają pomyłki, ale to nie o mnie chodzi. A on mówi, w modlitwie byłeś współudziałem, był współudział, uczestniczyłeś w tych właśnie rzeczach, o które walczyłeś i modliłeś się. Amen. Apostoł Paweł tutaj to mówi, że dziękuję za was, za wasze głoszenie Ewangelii w Rzymie. Tak bym to mógł przekręcić. Za to, że współuczestniczyliście w moim głoszeniu Ewangelii w modlitwach. I chcę was zachęcić jeszcze raz. Wiecie, modlitwa, moc modlitwy ma niesamowite skutki. Niesamowite skutki. Po pierwsze, kiedy wstajemy, aby ogłaszać Boże Królestwo. Aby ogłaszać Boże Królestwo. To, co wam na początku powiedziałem, mamy autorytet, masz autorytet do tego i władzę do tego, daną przez Boga, nie przez siebie, ale Słowo Boże tak mówi, bo po to jest zbroja. Po to jest właśnie to, aby stanąć, aby ogłaszać Boże Królestwo. Jeżeli modlimy się o naszych niezbawionych ludzi, niezbawionych z naszych rodzin, słuchajcie, korzystajmy z tego autorytetu. Często w mojej rodzinie, nie wiem, czy to jest błąd, czy nie, może wy sami określcie, ale często pouczałem, mówię, to wiesz co, to jak ci się tak nie darzy, to zrób tak, zrób tak, zrób tak. A potem przyjdę do domu i czasami sobie myślę, no i co to pomoże? Przecież to taka dobra rada tylko. Co to pomogło? I odkryłem, że coś więcej mogę zrobić. Że mogę stanąć w modlitwie, wtedy, kiedy ktoś mi mówi, że ma z tym problem, stanąć w modlitwie i rozprawić się z mocami ciemności, które mają wpływ na to, że on nie może wyjść na wolność. Amen? Jak to zrobić? W imieniu Jezusa Chrystusa mówię do ciebie, przeciwniku, diable, zaprzestań nad jego życiem i nie masz prawa. I wiecie, co się stanie? Od tego momentu ten wpływ już nie ma prawa na niego. Do jakiego pory? Do wieczności. Już nigdy ten wpływ nie ma prawa do tego człowieka. Amen? Pan Jezus powiedział, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane w niebie. Kiedy ty w modlitwie staniesz jak ten żołnierz, w modlitwie, w pełni zbroi i powiesz w imieniu Jezusa Chrystusa, odcinam cię od przekleństwa, to ten człowiek na wieki będzie odcięty od przekleństwa. Musisz wypowiedzieć, jakie to przekleństwo, żeby był uwolniony. To jest autorytet, władza i moc każdemu wierzącemu
dana przez Jezusa Chrystusa, przez Boga. On walczył na Golgocie za to. On wywalczył i powiedział, kiedy chodził po ziemi, pokazywał, jak to używać. A potem powiedział, teraz wy idźcie w moim imieniu. Amen. Tak jak Monika powiedziała, że chce głosić Ewangelię, tak jak Pan Jezus powiedział. To jest piękne, to jest wspaniałe, to jest moc. I módlmy się, grupa Moniki, wstawiajcie, módlcie się o to i mówcie Ewangelię. To jest piękne, to jest wspaniałe. Halleluja. Bo to jest walka przeciwko mocom ciemności. I już wam chcę powiedzieć, że zwyciężyliście w tej walce. Chociaż jeszcze musicie pokonać wiele przeciwności, już zwyciężyliście. Dlatego, że Boża obietnica jest, że w każdej modlitwie zanoszonej Bóg wysłuchuje i daje odpowiedź. Chciałbym was zachęcić tym, abyśmy nie zapominali mocy modlitwy. Wiecie, to, że się modlimy, to jest bardzo oczywiste. Niektórzy tutaj siedzący na tym miejscu bardzo dużo się modlimy. Ale zwróćmy uwagę, jak wielka ma moc modlitwy dana przez Boga, to jest autorytet. Że kiedy ty powiesz idź, to pójdzie. Moce ciemności. Nie ludzie, ale moce ciemności, które mają wpływ na niego. Kiedy powiesz zatrzymaj, to będzie zatrzymane. W modlitwie, kiedy ty ogłosisz, że będzie Ewangelia głoszona i będzie błogosławieństwo, to będzie błogosławieństwo. Amen. Halleluja. Pan Jezus obiecał, żebyśmy wykorzystywali wszelkie możliwe sposoby w modlitwie. Wiecie, jest wiele rodzajów modlitwy. Ja kiedy to spisałem, to pomyślałem sobie, że przez jakiś czas w moim życiu modliłem się tylko modlitwą błagalną. Albo jeszcze inaczej. Kiedyś modliłem się tylko modlitwą, którą Pan Jezus powiedział tam, gdzie się modlił celnik i grzesznik. Jakie to było nierozsądne. To jest piękna modlitwa. Kiedy przychodzisz w grzechu, kiedy przychodzisz w nędzy, i bił się w pierś i mówi, Boże, przebacz mi grzesznemu. I ja sobie pomyślałem, taka piękna modlitwa. To jest najlepsza modlitwa, jaka. Ja się długo modliłem tylko tą modlitwą. I Pan Jezus przebaczył moje grzechy, oczyścił mnie swoją świętą krwią, a ja znowu przychodziłem i mówię, Panie, przebacz mi grzesznemu. I ciągle czułem się grzeszny. Ciągle czułem się grzeszny. Aż w pewnym momencie Duch Święty mówi, stań prosto, przyjdź przed mój tron. Amen? Halleluja. Halleluja. Każda modlitwa. Apostoł Paweł mówi, módlcie się wszelkimi modlitwami, wszelkimi rodzajami modlitw. Modlitwa błagalna, modlitwa wstawiennicza, modlitwa symfonii, modlitwa, kiedy dwóch, trzech razem zaczynają stawać i modlić się. Dokładnie nawet jeszcze nie wiedzą, czy to jest, jak to ma wyglądać, ale modlą się o Boże działanie. Czytają Słowo Boże i mówią, że Duch Święty zstępuje, wtedy przychodzi wolność. Boże, my chcemy tej wolności i zaczynają wołać. Módlmy się. Kościele kochany, bracia i siostry, chcę was zachęcić, aby się modlić na każdym miejscu. Jeżeli wypowiadasz słowa, to te słowa mają moc. Kiedy wypowiadasz słowa do Boga, Bóg usłyszy tę modlitwę. I jeżeli ona jest zgodna z wolą Bożą, On jej wysłucha. Jedna najważniejsza rzecz, którą powinienem powiedzieć na samym początku, chcę wam powiedzieć. Każdą modlitwę, którą zanosisz, przynoś w imieniu Jezusa Chrystusa. Tego, który cię oczyścił i zbawił. W żadnym innym imieniu nie ma zwycięstwa, tylko w imieniu Jezus. Tylko w imieniu Jezus. Kiedy przychodzisz do Ojca, do Boga, przychodź w imieniu Jezusa. To jest piękne i najlepsze, dlatego że w imieniu Jezusa mamy zwycięstwo. Tylko imię Jezus. Jest powiedziane, że nie ma innego danego pod niebem, w którym mielibyśmy zbawienie, tylko w tym imieniu. Dlatego kiedy przychodzimy w imieniu Jezusa, przychodźmy przed tron Boga z ufną odwagą, przychodźmy z radością, przychodźmy z uwielbieniem, jak mówi słowa modlitwy, z uwielbieniem, święte Twoje imię jest. Przychodźmy z radością, z odwagą i przychodźmy, aby przynieść nasze prośby, ale też i dziękować na znak wiary. I módlmy się, bo w duchu, w każdej modlitwie w duchu módlmy się. Halleluja. Mało czasu, ale ja myślę, że na początek wystarczy, aby jeżeli w twoim życiu zanikła modlitwa, jeżeli zaniechałeś modlitwy i skończyło się na tym, że rano i wieczór pomodlisz się, podziękujesz za zbawienie i dziękuję ci, Panie, że jakoś tam przetrwam, to zacząć się modlić zgodnie ze Słowem Bożym. Zacznij się modlić. Kiedy przychodzą przeciwności i przeciwnik się złości, to masz autorytet i stań i powiedz w imieniu Jezusa Chrystusa, ogłaszam wolność w moim życiu. Nad moimi myślami, nad moim życiem, nad wszystkim, co może mieć wpływ na moje życie. Mogę ogłosić zwycięstwo. Amen. I zacznij się modlić. Zacznij się modlić też za innych. Tak jak apostoł Paweł mówi, za wszystkich świętych.
za wszystkich świętych. Powiedział to w ostatnim zdaniu, aby nie skończyć modlitwie tylko o sobie. Mówi o wszystkich świętych, o wszystkich, których Duch Święty ci przypomina. Wyobraź sobie, że Duch Święty chce teraz, żebyś się modlił o kogoś, kto w ogóle ci na myśl nie przychodzi. Często w modlitwie mi się zdarza, że przypomina mi się osoba, którą spotkałem tydzień temu. I to nie jest przypadek, że się mi przypomina. Zaczynam wtedy się modlić o tę osobę. Zaczynam się modlić. Nie wiem jak, więc modlę się w językach. Modlę się w duchu. Modlę się, Panie, dotknij tej osoby. Nie wiem, o co chodzi, ale teraz Ty mnie pobudziłeś, aby się modlić, więc jestem tym narzędziem. Jestem żołnierzem może na tej ulicy, której jest potrzeba, więc dałeś mi autorytet, władzę i chcę się zacząć modlić. I modlę się o tę osobę tak długo, aż otrzymam radość, aż zaczynam uwielbiać w duchu. Wtedy wiem, że jest zwycięstwo. I Pan osiągnął swój cel. I może kiedyś usłyszę świadectwo, ale do tej pory Duch Święty pobudza moje serce i chce się modlić. Dlatego wykorzystujcie to, módlcie się. Bóg was potrzebuje na każdej ulicy. Tak jak Ola tutaj powiedziała, na każdej ulicy. Bóg potrzebuje twojego zaangażowania, twojego życia modlitewnego. Jedno jeszcze na same podkreślenie powiem. Wiecie, przeciągliśmy dosyć długo. Jest wiele służb w Kościele, 5 służb w Kościele. Ale nie ma służby modlitwy. Też to sprawdziłem. Taki trochę żal miałem. Boże, dlaczego służby modlitwy nie ma? Wiecie dlaczego? Bo modli się każdy, nawet Benio. Modli się w Kościele każdy. Każdy ma moc i autorytet dane przez Boga, jest obywatelem nieba i każdy może przychodzić osobiście. Każdy w modlitwie może przyjść przed tron Boży i powinniśmy to robić i jest to naszym obowiązkiem. Więc jeżeli szukasz jakiejśkolwiek służby w Kościele albo tak dalej, zacznij od modlitwy, bo modlić się powinien każdy. Zacznij od modlitwy, zacznij się modlić, a Duch Święty szybko da ci kilka angażów. Halleluja. Niech was Bóg obficie błogosławi. Chciałbym powiedzieć takie słowa błogosławieństwa nad waszym życiem. Niech każdy, kto otwiera usta, aby błogosławić, aby się modlić, aby szukać Pana, niech będzie miał obfitość w modlitwie i zwycięstwo każdy dzień. Aby kiedy otwierasz usta i modlisz się, a Bóg tego pragnie, aby Bóg dawał ci słowa, aby dawał ci objawienie, aby dawał ci jeszcze większe pragnienie i aby modlitwa stała się zwycięskim narzędziem w twoim życiu. Halleluja. To niech się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję wam bardzo.